Mam już wszystko. Teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie rozpalę ogień i spokojnie zrobię olej. Ej, co robisz? Smarowidło na miecz. No. Zobaczymy, czy receptury wujka Wesemira nadal działają. Podbrzusze całe zakrwawione. Rozszarpane mocnymi szponami. Wilki tego nie zrobiły. Rodzice często wysyłają dzieci na słodką ścieżkę? Czasem wysyłają, czasem same idą. A wracają? No co ty, przecież tam mają co jeść. Tędy! Przez jaskinię! No to prowadź! Trochę tu ciemno. Boisz się? A ty? Nie. To ja też nie. Co? Król wilków, teraz mi wierzysz? Wierzę. Schowaj się. Ależ mu dała popalić. Nigdy czegoś takiego nie widział. Mała, chodź, możesz wyjść. Miałeś szczęście, że tędy przechodziłyśmy. W lesie natknęłyśmy się na kogoś, kto miał go znacznie mniej. To Jaren. Wracaliśmy spod gajów, kiedy to bydle nas dopadło. Mnie udało się uciec, ale Jaren... Bez szczegółów. Nie przymałem. Masz w domu jakieś bandaże, coś do odkażenia? Trochę mnie poharatał. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek. Na pewno ci pomoże. Może nawet jaką nagrodę da za ubicie wilkołaka. No dobra, prowadź do swojego pana. Thank you.
No i kogoś się tu przyprowadzili, przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna, kurwa! Chyba potrafię rozpoznać własną córkę. Ale... ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak? Panie, nagroda będzie? Ja ci, kurwa, dam nagrodę. Wypierdalaj mi stąd, zanim przemposztuję! No, jak tam, dobry gulasz? Bardzo. Dziękujemy, nie jadłam nic od... Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel, no. I chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapiecku, a dla ciebie każę przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Dziękuję, ja... Jedz spokojnie. Pogadamy, jak odpoczniecie. Przykazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczę i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No to już temat na całkiem inną rozmowę. Co się stało z tą dziewczynką, która z nią przyszła? Z Małgosią? Nic. Jest tutaj, pomaga w kuchni. Po tym, co usłyszałem od Ciri o jej rodzicach, wolałem nie wysyłać jej z powrotem do domu. Tu jest bezpieczna. Ma wikt, opierunek i na pewno niczego jej nie zabraknie. A co z Ciri? Mówiłem ci, to temat na inną rozmowę. Chcę, muszę ją odnaleźć. Chcę wiedzieć, dowiedzieć się wszystkiego. Nie rozumiesz? Rozumiem. Ale widzisz, tak się składa, że moja córka i żona też zaginęły. Posłuchaj. Proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci zaufać? Jaką mam gwarancję? Absolutnie żadnej. Poza moim słowem. A co jeśli odmówię? Bo po prostu nie chcę ci pomóc. Chcesz się na mnie wypiąć? Proszę, kurwa, bardzo. Ale wtedy ja wypnę się na ciebie i co będzie? Dwie wypięte, bezsilne dupy. Myśl, że szukasz własnej córki. I dasz radę. Abus! Ten człowiek ma tu immunitet. Nikt nie może go niepokoić. Nie rób oczu jak ciele. To na potwierdzenie mojej dobrej woli. Kiedy ostatni raz je widziałeś? Przepadły po ostatnim nowiu, jakby je amba wzięła. Jak to przepadły? No, normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ci pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym je znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. Niech będzie, ale pójdę z tobą. I tak muszę otworzyć ci drzwi. Aha. Wiesz, moja córeczka, gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże jelenia i wiesz, o co zapytała? Pojęcia nie mam. A ten jeleń ma pupę za ścianą. Rozumiesz? Jeśli ktoś zrobi jej krzywdę, pedrę skurwysyna ze skóry.
To tutaj. Kurwa, znowu się zacięły. To wasza sypialnia. A tam jest pokój Tamary. Tylko nie rób bajku. Chcę, żeby zastały wszystko tak, jak zostawiły. Drewniany świecznik. Ma ułamaną nogę. Drewniany świecznik. Ma ułamaną nogę. Świeże kwiaty. Jakbym miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. Ściana ma inny kolor. Jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Może tamten obraz? Wielkością pasuje. Baron i jego żona. Wyglądają na szczęśliwych. A tu? Ktoś słonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. O, to ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak łamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Może doszło tu do walki. Poszukam śladów. O, jest reszta świecznika. I plamy po winie. Ktoś rozbił butelkę. Evrelus Stusson. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. Ty, białowłosy, też wyglądasz, jakbyś wczoraj pochlał. Cholera, trop się urywa. Chyba, że coś tu jeszcze znajdę. Świerczyna. Do tego okadzona dymem jałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tu więcej nic ciekawego. Mam kaca? Kadzidło i stary klucz. Ciekawe, które drzwi otwiera. Anysz. Sandałowiec i coś jeszcze. Szafran. Lalka? Co za brzydactwo. Wygląda jak laleczka, w którą wbija się szpilki, żeby zrobić komuś krzywdę. Wspieramy się nawzajem i pomagamy sobie przetrwać ciężkie chwile, poradzić się z przeszłością, bo każdy z nas ma jakąś przeszłość, więc nie musisz się martwić, że ktoś wykarmi cię palcami. Mamy tu zasadę, nie pytam, ktoś sam
chcę o sobie powiedzieć. Dla nas nie liczy się przeszłość, tylko teraźniejszość. To, że wspólnie chcemy walczyć ze złem, właściwie rozróżnieniami i mocnymi praktykami. Klina bym pierdolno. Wódki jakiejś nie masz? Ty, białowłosy, też wyglądasz, jakbyś wczoraj pochlał. Może wyprowadzimy pokrakę? Pokraka chyba śpi. Więc zaraz pójdziesz go... No? Ołtarzek. A więc wieczny ogień dotarł też do Velen. Co jest, koleżko? Czego? E? Tu nocowała ci. Niejasna natura klątw. Lidia van Bredevoort. Skąd ci wzięła coś takiego? Wielki przyjaciel Filipa i Anny, hrabia, ale głowy minister kultury cesarskiej Niemenu 1260. Kto sądzi, że klątwy są wyłącznie manifestacją złej woli jednej istoty przeciw drugiej? Często są przypadkowo rzucane przez świadome jednostki na samych siebie, na przykład z najbliższego działań mogą być trudne do przewidzenia. W wielu przypadkach niebezpieczne czasem wręcz prowadzić do śmierci jednostek znajdujących się pod wpływem konfliktu. Obowiązujących
przedmiotem lub istotą, na której kontwa spoczywa. Dlatego tak istotne jest podjęcie środków zapobiegających, ażeby możliwe na najpełniej zabezpieczyć się przed przypadkowym rzuceniem kontwy. Mistrzyni Amelia Barkus Leon jako podstawę wymienia wyzbycie się negatywnych myśli, dążenie do pojednania ze światem oraz równowagę między ciałem a umysłem. Dedykacja dla barona i jego żony. Wysoko postawiona znajoma tu była. Wygląda na to, że wyjechała w pośpiechu. Się raczej nim nie bawiła, ale Małgosia to co innego. Ciri musiała nosić te ubrania, kiedy tu była. Wygląda na to, że wyjechała w pośpiechu. Frędzle! Frędzle! Węzle! Ty jesteś Małgosia? Ja! A ty jesteś Geralt! Skąd wiesz? Bo masz białe włosy i medalion z wilkiem! Ciri mi powiedziała! Poznajesz to? O ja, mój bon! Znalazłem w pokoju Ciri. Jest twój? Ciri mi go wystrugała, jak mi kiedyś było smutno. Bawiłyśmy się czasem w jej pokoju. Szkoda, że musiała jechać. Rozmawiałaś tam z... Prawda. Mówiła na przykład, dokąd się wybiera, albo czego tu szuka? Mówiła, że szuka ciebie i czarodziejki, ale ty jesteś tutaj, to chyba cię nie znalazła. No, ale może przynajmniej pomogła temu swojemu przyjacielowi. Nie wiesz, gdzie jest Ciri? Nie, któregoś dnia, jak przyszłam do niej ze śniadaniem, to już jej nie było. Baron powiedział, że wyjechała. Nie pytałaś, dokąd? Pytałam, ale powiedział, że jestem za mała i nie muszę wiedzieć. Ale Ciri zostawiła mi prezent. Jaki? O, taki zielony kamyk. No, no, ładny prezent. Schowaj go głęboko i nie pokazuj nikomu. Jest wiele wart. Ciri chciała pomóc jakiemuś przyjacielowi? Wiesz jakiemu? No jak to jakiemu? Jej przyjacielowi. Powiedziała, że jest w tarapatach i ona musi go uratować. Dzięki. Miłej zabawy. Ja się nie bawię. Ja pomagam. Nic tu po tobie. To jest siły. Rozejrzałeś się już? W pokoju Tamary znalazłem lalkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? O lalce? A co może być ciekawego w lalce?
Może być związana z obrzędami czarnej magii. Skąd Tamara ją miała? Czarna magia chybaś zgłupiała. Ją dla niej zrobiłem. Miała wtedy ze 4 czy 5 lat. Byliśmy na targu w Wyzimie i zobaczyła czarodziejkę Triss Merigold. Uparła się, żeby mieć lalkę jak czarodziejka. Wtedy nie było mnie stać na takie rzeczy, więc własnoręcznie zrobiłem zabawkę. To ma być Triss? Bez urazy, ale kariery w lalkarstwie nie zrobisz. Ciekawe, jakbyś ty zrobił lalkę z kawałka drewna i kilku szmatek. Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej mordy jedne. Dajesz ludziom Evrelus? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówi... Jan. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś, pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po 3 razy wypytywałem. Czy czegoś nie widzieli? Ale oczywiście, nikt nic nie wie. Poznajesz ten talizman? Tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie mam. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami, no i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy, bo nie ufała obcym. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo dogadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman. Jakieś nie masz? To jest siły. Ależ mam kaca.